Cześć. Dzisiaj, jak pewnie wiecie, jest rocznica 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Także 13 grudnia 81 roku na terenie całego kraju decyzją pierwszego sekretarza KC PZPR i premiera generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, w skrócie WRON, albo jak to czytał WRONA, pod przewodnictwem Jaruzelskiego oczywiście. Wprowadzenie stanu wojennego uzasadniano załamaniem gospodarczym kraju, groźbą anarchii, wojny domowej i przejęcia władzy przez Solidarność. W rzeczywistości miał na celu obronę istniejącego wtedy systemu poprzez rozbicie i zlikwidowanie Solidarności jako wielkiej siły społecznej, niezależnej od władzy komunistycznej. Coś to wam przypomina z dniem dzisiejszym? To takie pytanie retoryczne. To dalekosiężne w skutki wydarzenie położyło się cieniem na najnowszej historii Polski. Do dziś, jak wiecie, pozostaje przedmiotem sporów nie tylko historyków, ale również polityków, jak i zwykłych ludzi. Stan wojenny w Polsce trwał od 81 roku do 83. Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 81 roku na terenie całej Polski. Generał Wojciech Jaruzelski ogłosił to w porannym przemówieniu radiowo-telewizyjnym. Reżim komunistyczny uderzył tym samym w NSZ Solidarność i skupioną wokół Związku opozycję, chcąc ratować system. Jak większość z was pewnie pamięta, 13 grudnia padły te haniebne słowa z ust Jaruzelskiego, czyli obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swojego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. No te słowa będą brzmiały w uszach tych, co to słyszeli chyba do końca życia. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Kolumna się zatrzymała na wysokości Komitetu Wojewódzkiego, jak zrozumiałeś? Zrozumiałem. Ty też stoisz, rozumiem. Ja też stoję na wysokości Komitetu Wojewódzkiego. 48, jakie liczby jest ten tłum na ulicy? Śpiewa międzynarodówkę, wielotysięczny tłumie. AS-15 zgłosi na... Tu jest niebezpiecznie, czołgi zaczynają strzelać. A ty uciekaj. Gdzie? Tak, żebyś był bezpieczny. Miałem, wycofuję się. 8, zgłoś się. Wycofaliście się. Czy obserwujesz ewentualnie z dalszej odległości przed pole? Czołgi zaczynają się w kontekście wojewódzkim. Myśmy się wycofali, jesteśmy na wysokości banku. Zrozumiałem. 268, zgłoś się na AS-15. To jest kolumna wojskowa? Zgłaszam się.
mamy rok? 268, zgłoś się raz 15. Masakrowali. Tak się usuń, żebyś był bezpieczny, żebyś nie był tam, gdzie tłum jest. Jedziemy pod most Biskupiej Góriarz. Tak, uciekaj. Rozumiem. Taka reakcja tego tłumu, który był na ulicy Zadeszczały. Rozumiałem. Powiem bankrut, to tam DWP nie ma co. Tak, to już musi być decyzja o życiu broni bezpośrednio. Teraz tak, z ilu metrów możemy strzelać amunicję ostro? Na razie, gdzie ty masz swoje czołgi? Czołgi ustawić tak, żeby można było jak najszybciej je podciągnąć. Jak najszybciej do bramy albo do bram. Tam na tych kierunkach, gdzie będą atakować. A przede wszystkim na bramę środkową, jak zrozumiałeś, podpiór. Podciągnę czołgi z gotowości do wyjścia, odbiór. Nie wyjścia, tylko w gotowości do obrony. Nie wychodzić, tylko w gotowości do obrony. Odbiór. Czyli tak? Batalia tu Jarosz, zrozumieliście odbiór. Więc mam mieć czołgi przy bramie w gotowości, prawda, do użycia, odbiór. W takim miejscu, gdzie wam to będzie najwygodniej. W takim miejscu, gdzie wam to będzie najwygodniej. No i? Jak zrozumieliście odbiór. Na brama, odbiór. Jarosz. Odległości 300 metrów od dworca zatrzymaj się i skierować lufy w kierunku na dworzec kolejowy. Do góry. Skierować lufy w kierunku dworca do góry i z dwóch pierwszych oddać cały ślepą. Jak zrozumiałeś, odbiór? Zrozumiałem. Mam zatrzymać się 300 metrów przed dworcem. Kierować lufy w kierunku dworca i z dwóch pierwszych oddać cały. Odbiór. Zrozumiałeś, tylko lufy do góry. Wykonywać. I obserwować reakcję tłumu, odbiór. Rozumiałem. Jarosz, tu komandor, odbiór. Komandor, tu Jarosz. Strzelać tylko wtedy na wprost, jak będą szli bezpośrednio na czołgi, odbiór. Zrozumiałem, wykonuję. Jarosz, tu komandor, przygotować dwa wystrzały. Tylko dwa na razie, jak zrozumiałeś, odbiór. Przygotować dwa wystrzały, odbiór. Zrozumiałeś prawidłowo. Dwa w kierunku dworca, wysoko. Ognia, odbiór. Jarosz, tu komandor, odbiór. Komandor, tu Jarosz, odbiór. Jarosz, dwoma. Wysoko w kierunku dworca. Wykonać. Zrozumiałem, zaraz wykonam odbiór. Teraz? Zrozumiałem, przerwać strzelanie. To odbiór. Jarosz, tu komandor, odbiór. Komandor, tu Jarosz. Jarosz, jakie są skutki, melduj odbiór. Komandor, tu Jarosz, melduję, że tłum się nieco rozszedł, prawdopodobnie przygotowuje barykady z samochodów, odbiór. Zrozumiałem. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu, uratować państwo przed rozpadem. O 13 grudnia 81 władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Był on próbą obrony niechcianej przez Polaków władzy, notabene zależnej od Moskwy, i trwał do 22 lipca 83 roku i kosztował życie ponad, nie wiem, czy to są oficjalne, czy nieoficjalne dane, ale ponad 100 osób. Wiem, że oficjalne jest, że 40 osób, no ale nieoficjalnych było
prawdopodobnie dużo więcej. Ten 13 grudnia 81, który władze komunistyczne PRL wprowadzają stan wojenny przeciwko narodowi. Tysiące ludzi zostaje internowanych, aresztowanych, a na wieś o wprowadzeniu stanu wojennego Stoczni Gdańskiej wybucha strajk okupacyjny i zostaje powołany Ogólnopolski Komitet Strajkowy. 13 grudnia 81 roku był końcem nadziei milionów Polaków. Strach, niepewność, milicyjne patrole, godzina policyjna, długie kolejki przed sklepami. Tak stan wojenny pamiętają Polacy. W tym roku, dokładnie dzisiaj, obchodzimy 39. rocznicę jego wprowadzenia. Mimo upływu lat, te wspomnienia dla wielu wciąż są żywe. W tym szczególnym dniu pamiętajmy o tych, którzy stracili życie i zdrowie bliskich. Pamiętajmy o tych, którzy zostali internowani lub zmuszeni do wyjazdu z kraju. Pamiętajmy o rodzinach, które zostały rozbite, podzielone. W tym dniu nasza pamięć o tych wydarzeniach ma szczególną wartość. Przypominam, że wolność i niepodległość to wartość, o które trzeba walczyć każdego dnia, bo nic nie jest nam dane na zawsze. Naszym obowiązkiem jest tak prowadzić polskie sprawy, aby nigdy więcej władza nie pałowała, nie gazowała ludzi na ulicach. Sądownictwo i prokuratura były niezależne i uczciwe, byśmy wszyscy byli równi wobec prawa, a telewizja publiczna mówiła prawdę. No, niestety po dzisiejszym rządzie można się spodziewać powtórki z historii, bo dziś znów Polak bije i poniża Polaka. Także jeszcze raz powiem, to utrwalić, choć dla niektórych, nie wiem, młodszego pokolenia. Dzisiaj mamy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 81 roku. Też była niedziela. W telewizji zamiast teleranka przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym padają znamienne słowa: Rada Państwa zgodnie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wcześniej przemówienie generała można było usłyszeć w radiu. Tę pamiętną niedzielę rozpoczął się dla milionów Polaków czas ogromnego strachu, niepewności, ograniczonej wolności i życia. Życia na kartki. Ruszyły aresztowania działaczy opozycyjnych, wprowadzono godzinę policyjną na ulicę, wyszły patrole milicji i ZOMO. Stan wojenny został zawieszony 30 grudnia 82 roku, a zniesiony dopiero 22 lipca 83 roku. Strach, niepewność, milicyjne patrole, godzina policyjna, długie kolejki pod sklepami. Tak stan wojenny pamiętają Polacy. W tym roku obchodzimy 39. rocznicę tego wydarzenia. I mimo upływu lat te wspomnienia są wciąż żywe. Tak ze swojej strony mogę wam powiedzieć, że gdyby stan wojenny wprowadzono, byłem gówniarzem. O tyle, o ile miałem 16 czy 17 lat. Pamiętam, że jak dziś, że to była niedziela, padał śnieg. W telewizorze zamiast teleranka pojawił się Jaruzelski. Rodzice mieli łzy w oczach. Przed domem obok wojskowej amfibii stali umundurowani ZOMowcy. Tak tego 13 grudnia ogłoszono stan wojenny. Każdego dnia staraliśmy się walczyć o zabieraną wolność. Chodziliśmy na demonstracje, rzucaliśmy kamieniami w radiowozy, malowaliśmy na ścianach hasła antyrządowe,
nosiliśmy oporniki wpięte w kołnierze. Kiedyś takie to było. No a potem, jak wiecie, świat zaczął stawać się normalny. Byliśmy coraz bliżej cywilizacji. Potem Europa przyjęła nas do swojej rodziny. I wiecie co? Historia chyba zatoczyła koło. Dziś również jest niedziela. Nie wiem jak u was, ale u mnie pada śnieg. Przed domem stoi radiowóz. A za nim grupa dziewczyn z ważnymi hasłami wymalowanymi na kartonach. Dzieci patrzą na rodziców ze łzami w oczach. Nie wiem, pytanie. Jesteście gotowi na kolejnego 13 grudnia? Jak pewnie wiecie, dzisiaj w Warszawie odbywa się manifestacja antyrządowa. Mundurowi, jak zapewnia sama policja, są w stanie pełnej gotowości. Setki policjantów pojawiło się dzisiaj na warszawskich ulicach. Wszystko za sprawą manifestacji antyrządowej, która odbywa się od godziny 12. W proteście biorą udział m.in. przedsiębiorcy, strajk kobiet, rolnicy czy nawet górale. Protestujący wyruszyli z Ronda Dmowskiego w kierunku domu prezesa, naszego zbawiciela narodu, Jarosława Wielkiego Kaczyńskiego, na Żoliborzu, który mieszka, notabene. Policjanci ściągnięci przez władze z całego kraju do zabezpieczenia manifestacji pojawili się także na placu Piłsudskiego, gdzie zabezpieczają przed manifestującymi schody smoleńskie, co wygląda groteskowo, zresztą zobaczcie na zdjęciach. I podobnie znajdujący się nieopodal pomnik Lecha Kaczyńskiego. Powiem tak, policja broni symbolu władzy PiS, czarnych schodów donikąd. No bo inaczej tego nazwać nie można. Spowodować, aby pomnik tak wielkiej tragedii, jakby nie patrzeć narodowej, zaczął nas dzielić, a nie łączyć. To tylko Kaczyński potrafi. I na ilość zgromadzonej policji przed pomnikiem, z pomnikiem czy tymi schodami smoleńskimi, to jest zakrawa po prostu, nie wiem, na ponury żart albo chorego psychicznie człowieka. I tak już na koniec znalazłem filmik, nie wiem, ze zgromadzenia tej PiS milicji z całego kraju. Nie wiem jak ta pani się nazywa, ale wielki szacun dla niej. Nagrała te całe zebranie, przygotowanie, nie wiem, do dzisiejszych uroczystości stanu wojennego czy coś. Zobaczcie, ile ten tchórzliwy Kaczyński do Warszawy ściągnął policji, żeby bronić własnej dupy, bo inaczej tego nazwać nie można. Ale pomimo to mógłbym dzisiaj dalej to wszystko rozwijać, ale nie chcę, bo po prostu chciałbym uczcić ten 13 grudnia. Także na dzisiaj to tyle. Jak zawsze serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie, komentowanie. No i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików, które niebawem powstaną. Także trzymajcie się. Miłej niedzieli. Cześć. Panowie policjanci, a po co ta broń? Na jutrzejszą akcję? Nie. A po co ta broń? Proszę pani, przemieszczamy się pod oddziałem, na naszym wyposażeniu. Na wyposażeniu? Tak. Ale to szykujecie się na jutro na protest, tak? Nie. Zostaliśmy skierowani do służby Warszawy. Do służby Warszawy. Do służby Warszawy. Tak. Ale akurat dzisiaj? Dzisiaj zostaliśmy skierowani na służbę jutrzejszą. Na jutrzejszą, no tak, czyli na protest. No, czyli ta broń jest na jutrzejszy protest, tak?
Dzień dobry. Pan widzę ma tutaj takie pistolety, to na, dla nas, na nas? Panowie policjanci. Czy to jest na naszych obywateli ta broń? Jesteśmy w Warszawie, stolicy. Mój dziadek walczył o wolność, przeżył obóz koncentracyjny, Oświęcim. Co, żeby teraz taka broń była? No tutaj są moje dzieci, dwóch synów. Proszę mi powiedzieć, co to jest za akcja? Ile takich policjantów jest tutaj przysłanych? Panowie nie chcą rozmawiać ze mną? A proszę mi powiedzieć, a skąd jesteście policjanci? Skąd panowie są? Kielce. I to z całej Polski są policjanci tutaj? Nie? Ale to jesteście tylko te wszystkie radiowozy, to są z Kielc? Nie? Aha. No a czemu taki broń i takie działa są? Przeciwko komu te są? No na wyposażeniu, ale jutro macie akcję, tak? Czyli to na wyposażeniu. Ale to wy nie wiecie, to z dnia na dzień dostajecie? Rozkazy? No to wiecie co jutro. No jutro jest protest ogólnopolski. To jak to ta broń jest? Proszę? Oni mi to mówią. Jak to? To wy nie wiecie, co jest jutro? Przyjechaliście do Warszawy na zakupy? Z taką bronią? Może wyjdziemy do winy z panami? Dobry? Zmieszczę się w windzie? Ja tylko pani powiem, że jak gdzieś nasze wizerunki będą udostępnione, no to wyjdziemy to co? Na cywilną. Dobrze. Przepraszamy panią? A proszę mi powiedzieć, a gdzie to jest, czemu macie tyle broni? To nie jest broń, to jest kamera. Kamera? A tam były takie bronie, to co to jest? Przeciwko komu to jest? Przeciwko nikomu. A dlaczego w ogóle jest tyle policjantów? Dla naszego bezpieczeństwa. Dla naszego? Tak. No ale to co można było oglądać w mediach i doświadczyć na innych protestach, to nie za bardzo jest to dla naszego bezpieczeństwa. Dlaczego ludzie protestują według was? Panowie są młodzi, ale pan tutaj, proszę mi powiedzieć, ma pan dzieci? Dobra, no to ja wyjdę. Jak nie chcecie rozmawiać, to ja wychodzę. Do widzenia! Będziemy jeszcze ponakręcać. Proszę? Nic się nie dzieje. Co się ma dziać? No nietypowa. No tak, nietypowa. Nietypowa. Jeszcze tyle policji tutaj nie widziałam, chociaż przyjeżdżam tutaj często. Dobry. A to jest, jesteście tutaj z różnych miast, tak? Z Poznania? Widzę Kielce, Poznań. To jesteście tylko w tym hotelu, czy jeszcze gdzieś są policjanci? Tutaj pan jest bardzo wyposażony. Mam pytanie, a wy jesteście tylko z Kielc i Poznania, czy jeszcze z innych jednostek? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, to idziemy, jak panowie też nie chcą rozmawiać. Może tu będą bardziej rozmowni. Dobry? Dobry? A ja mam pytanie, a państwo są tylko z jednego miasta, czy z wielu miast? Z Poznania. Tu widziałam też są Kielce, a to jest to, policja jest w różnych hotelach, czy tylko tutaj w tym jest taka akcja? Tajna? Tajna? My wiemy tylko, że my tutaj jest, Komendy Głównej Policji. Oni udzielają informacji. Dobra. Ale tak ja wolę z wami tutaj, takie fajne panowie tyle jest. A ten telefon, komórka jest po co? Po co? No. A na live jej leci. A dlaczego? Dlaczego? No bo... Proszę nie. Nie? Nie. Was lansuje, przecież to wy jesteście nagrywani, nie ja. Nie, trzeba lansować. Nie? A po co tutaj jesteście, proszę mi powiedzieć? Do pani bezpieczeństwa. Ale ja się czuję bezpiecznie. Paczkę niech pani lepiej założy. Jaką paczkę? Maskę. A, maskę. Myślałam, że paczkę. Już widzi pan, nie słyszę. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, tu mamy akcję. Dobry.
muszę zobaczyć. Policja jest z Poznania. Kielc. Jeszcze pójdziemy zobaczyć wozy. Wozów jest bardzo dużo. Dobrze, że nie dostałam mandatu za maskę. No, będzie się działo jutro. Nie wiem, zdawałam sobie sprawę z tego, że doświadczę takiego czegoś w jednym miejscu, akurat w hotelu, w którym jestem. No nic. Do zobaczenia jutro.